kolejka, kochani. Zróbcie sobie kawę, najlepiej zbożową, bo dzisiaj sobie zaczniemy robić. Ja już troszeczkę zaczęłam i część zostawiłam, żebyście mogli zobaczyć, jak to zrobić. Zrobimy sobie album z segregatora, z mniejszego segregatora. Mój album będzie z przeznaczeniem na... Będzie takim, w cudzysłowie, grudniownikiem. Z przeznaczeniem na kartki świąteczne, żeby wpiąć zdjęcia świąteczne. Tak, żeby zarchiwizować sobie święta Bożego Narodzenia w tym jednym albumie. Święta Bożego Narodzenia roku 2016. I taki ten album będzie tylko z przeznaczeniem na wydarzenia związane. Pierwszy śnieg, jeżeli taka opcja będzie w grudniu, czy w międzyczasie świątecznym, w czasie adwentowym, czy tam... to sobie wszystko będę chciała tu zdokumentować w tym albumiku. I chciałam to zrobić właśnie w formie jakby segregatora, żeby przy okazji nakręcić filmik i pokazać osobom, które jakby... Może materiałowo są trochę ograniczone, jeżeli chodzi o twardszą tekturę i zbudowanie jakby okładki albumu. Pokażę, jak zrobić ten album segregatora. Mój segregator pochodzi z Kiku. Kupiłam go w Kiku i on był mega długi, bo on jeszcze był, bo ja go obcięłam. Możecie sobie zostawić długi, czy tam wymiary, jakie sobie tam naprawdę chcecie. On był taki długi. I stwierdziłam, że trochę bez sensu, no na odwrót, ale taki był długi i to tak stwierdziłam, że bez sensu wymiar i nie pasował mi, więc go sobie obcięłam. Będzie na zawiązywanie, żeby mógł rosnąć, nie będę go ograniczać jakoś tutaj tekturką, żeby go zapinać jakoś czy coś, tylko będzie na zawiązywanie, żeby mógł puchnąć. Okładka idealna, grubiusieńka i co ciekawe, segregator kosztował dokładnie 4 złote, 1 euro, 4 złote w Kiku. Okładka nieciekawa, ale to nie ma znaczenia większego, bo ją okleję świątecznymi papierami, tak żeby był jakby, no żeby miał konkretne przeznaczenie. I teraz ja już zaczęłam sobie go, bo tutaj zależało mi na tym urządzeniu, żeby ono zostało tutaj, żeby nie bawić się w jakieś tam hindenhincze, czy kółka sprężyny i tym podobne, użyłam sobie segregatora. I tu, jak widzicie, obkleiłam sobie brzeg taśmą washi, bo ta zieleń mi tu nie odpowiadała. Ona mogłaby zostać w momencie, kiedy robiłabym okładkę zieloną, mogłaby zostać, nie ma problemu, ale ja będę robić w takich szarościach, to okleiłam sobie już jedną stronę taśmą washi i ja ją zaczęłam właśnie oklejać od wewnętrznej strony, sobie teraz drugą stronę okleję i zaczęłam ją od wewnątrz tutaj właśnie, żeby jakbym zaczęła z tamtej, to z kolei nie wymierzyłabym tutaj odległości, żeby była, żeby tu ładnie mi się to schowało, bo najprawdopodobniej będzie tak, że ja środka nie okleję, bo środek jest ładny, biały. No ładny jest ten środeczek, więc jakoś chyba nie ma sensu, gdyby był we wzory jakieś, pogubiłam się, nie mam początku washi, jest początek, kura, gdyby był jakieś tam we wzory, czy takie jakieś historie niestworzone, to przypuszczam, że wtedy bym się pokusiła o oklejenie i ja sobie będę oklejać i zacznę oklejać od... Tak, żeby tu mi ładnie to weszło. Czekajcie, bo tu mam kawałek brzydkiej washi. Muszę sobie odkleić, żeby mi to ładnie tu weszło. Tu zakleić tę zieleń nieszczęsną. Tak. Możecie, jak macie to jakąś, możecie po świąteczną taką washi. Ja akurat to była jedyna rozsądna, która będzie pasowała mi pod papier, którym z kolei będę oklejać okładkę. Dobra, zacznę sobie to, przejadę. Każdą taśmę klejącą, czy to będzie dwustronna, czy dwustronnie klejąca, czy w wypadku nawet washi, to ja jeszcze czymś przejeżdżam, żeby ona się ładnie przykleiła.
Na tą okładkę. O, ładnie się. O, ładnie się przykleiła. Jak widzicie, tu na grzbiecie, na jednym z tych grzbietów też nakleiła washi. Bo nie będę oklejać tego w całości, dlatego że okładka jest naprawdę bardzo sztywna i gdybym chciała teraz oklejać, to przypuszczam, że wyszłyby mi tu brzydkie zagięcia. Więc no, w środku tu ładnie się prezentuje teraz. Nie ma tej zieleni, a papier na zewnątrz okładkowy będzie taki, więc ta washi, którą w tej chwili użyłam, idealnie mi tu pasuje. Jeszcze tu sobie okleję washi. Przypuszczam, że nie zmieszczę się w całości w jednym filmiku, albo zrobię jeden taki dłuższy. Ja oczywiście nie umiem ciąć, montować, wycinać słów, których być może nie powinno tam być. Także postaram się to tak. Ja już sobie strony naszykowałam. Może wam wytłumaczę. Tu nie całkiem do góry wklejam tą taśmę, tylko właśnie tak poniżej, żeby jej, jak tu nakleję później ten papier, żeby tego tak nie było widać, tej taśmy. Opa, czekajcie, zanim przykleję to, sobie to tu ciach. Proszę, ładnie oklejone. Tu. I teraz sobie okleję jeszcze tu. Od zewnętrznej strony. Jeszcze tu został opis z tego. Wiecie co, nie, od wewnętrznej strony zacznę, bo wewnętrznej strony najprawdopodobniej nie będę zaklejała papierem, więc bardzo istotne jest, żeby to od wewnętrznej strony z kulturą wyglądało. Opa. To możecie sobie takie segregatory robić tematyczne, one nie muszą być tylko świąteczne. Możecie zrobić na przykład komuś, na dzieciom na urodziny i każdego roku nowy album na zdjęcia urodzinowe. Opa. Akurat taki czas jest, że są święta, więc ja stwierdziłam, że sobie zrobię świąteczny taki album. A tym bardziej, że moje dziecko ma około świąteczne urodziny. Tak się zdarzyło, że w szpitalu leżałam przez święta. I musicie wiedzieć, że to były jedne z fajniejszych takich świąt poza, to znaczy poza domem. Nam przez tydzień tłuczono, że tak powiem, na oddziale. Pamiętajcie, że to jest tylko dzień, tak jak każdy, żebyśmy to umiały znieść. I faktycznie było tak, że tą psychę nam tak podratowali, że daliśmy radę. Panie pielęgniarki tak wspaniale się tam, jak goście przychodzili do nas w odwiedziny, to każdy gość musiał w drzwiach odśpiewać kolędę i dopiero został wpuszczony na oddział. Także słyszałam mojego męża, jak śpiewał kolędę i się śmiałam, i to taki śmiech przez łzy. Tak wszystko poza kadrem robię, ale jak washi okleić, to wszyscy wiecie. Mówię, przejedźcie sobie zawsze te washi jeszcze czymś takim. O, ja to robię sondem od Natalii. Jest wielofunkcyjna, bo moja kość, wiecie co, kupiłam bigownicę z DP Crafta, centymetrową, nie calową, i kość wygląda po prostu tragicznie po kilku miesiącach użytkowania, wygląda jak, nie będziecie zgadywać, nie, jak wygląda. A więc tak, urządzenie mam na dole, taśmę washi sobie okleiłam, to teraz sobie już sobie wycięłam na okładkę pięknie i sobie go okleję. Czekajcie, czy to jest góra dół, czy to jest istotne, i sobie go okleję. Nowiutki Magic. Ja zawsze naciskam go leciutko z tyłu, jak no wisienki klej mam, to leciuteńko z tyłu i to wszystko on później sam wychodzi. I staram się, jeżeli nowy klej otwieram, to nigdy nie otwieram, staram się go nie otwierać na małe powierzchnie.
ja otwieram nowy klej wtedy, kiedy wiem, że będę kleiła jakby duże powierzchnie, że to, co z niego wylatuje, w nadmiernych ilościach wykorzystam, a nie wypłynie mi Bóg wie gdzie i cały jest później ofaflany, że tak powiem. I sobie oklejemy okładeczkę. Opa, ładnie. Już sobie to wcześniej wycięłam, żeby wiecie, tu wam czasu nie zajmować. Nie będę. Opa. Wiecie, fajnie, że ten segregator jest śliski, bo o, możecie sobie jeszcze kawałek czasu, zanim ten klej tam przyschnie, to potańczyć z tą okładką, żeby było ładnie równo przyklejone. Jeszcze, o widzicie, na pewno dam narożniki. O, cyk. Proszę, i teraz okleimy sobie drugą stronę. Tak, okleimy sobie drugą stronę. I tak szybciutko mówię, pokażę wam, że nie trzeba mieć jakichś specjalistycznych, wiecie, umiejętności, żeby stworzyć album taki swój. Dogrywam, bo zadzwonił mi telefon i musiałam odebrać, więc skoro już miałam klej nałożony na kartkę, więc już pozwoliłam sobie tą drugą stronę przykleić. Przykleimy sobie jeszcze grzbiet. Muszę nauczyć się wyłączać rozmowy na czas kręcenia filmu. Zaraz sobie okleimy grzbiet. Papiery mam, zaraz wam powiem z kolekcji. Z kolekcji zaraz wam powiem, jak tylko to przykleję. Papiery mam z kolekcji. Zaraz wam powiem. I to jest świąteczna kolekcja. Opa. Także dla chcącego nic trudnego, jak ktoś powie, a bo nie mam materiału, bo nie mam tektury, bo to, bo tamto, nie zrobię albumu, bo to, jeżeli chcecie spróbować swoich sił, jeżeli w ozdabianiu albumu, w tworzeniu takiego albumu własnego, to segregator uważam za rzecz świetną. I proszę bardzo, już mamy zupełnie inny segregator i to jest segregator podświąteczny, a ja już wam mówię, jak się nazywa ta Christmas Star 01 z Galerii Papieru. Nie wiem, o, jak znam życie, to jak zacznę tu podnosić, wiecie, to jest ta kolekcja. Także na swojej kolekcji będę ten album tworzyć. Poleciały mi papiery. O, i mi tu pies zaraz tecze. I dobrze. I teraz środek tego albumu zrobię w formie kieszeni i w takiej formie. Dlaczego akurat wybrałam taki format też segregatora? Żeby właśnie móc jeszcze podpinać widokówki. Kartki świąteczne. I zrobiłam sobie kieszenie. Skleiłam sobie te kieszenie, wydziurkowałam. Z resztek, które z wycięcia tych kieszeni, z resztek zostały mi takie resztki, zrobiłam takie mini kieszenie. I sobie je będę przekładać tak. I zaraz zobaczymy. Nie sprawdzałam, więc sprawdzę tu z wami. Krótka, długa, krótka. To jest z bloku technicznego czarnego. Te kieszenie zrobione, więc nic strasznego w papierniczym kupicie. I powiem wam szczerze, że przy okazji świąt, jak kupicie sobie czerwony papier w papierniczym i okleicie tylko czerwonym papierem, to też się. I tutaj mam tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 5 długich i 5 krótkich i to wygląda w ten sposób i myślę, że spokojnie można jeszcze dołożyć co nieco. Czyli jak dojdą widokówki, maty do środka jeszcze, to będzie, że tak powiem, idealnie.
I teraz na ten czas, moi drodzy, zaczęlibyśmy sobie oklejać. Tu muszę ładnie. Na tym ściskim papierze musicie uważać, bo na tym ściskim papierze, wiecie, ten klej, on nie wsiąknie w okładkę, tylko w papier. On musi ładnie wysnąć, przylgnąć. Musicie tego pilnować, żeby to ładnie ten papier ładnie przylgnął do tego segregatora, bo ten segregator jest śliski i ten klej się tam nie wciągnie, że tak powiem. To jest tył, to jest przód. Dobra, to wyciągniemy sobie kieszenie. Jest 10 kieszeni wydziurkowanych, możemy sobie je z, no jak to się nazywa, możemy sobie je, no, zanitować, zaćmiło mnie, możemy zanitować sobie tutaj metalowymi nitami. Na ostatnim moim filmiku pokazywałam nitownicę i że można sobie zanitować, i możemy sobie zanitować dla trwałości tych dziurek, żeby to miało. Możemy sobie, nie musimy przeplatać tak jak ja przepletłam. Mała, duża, tylko możemy na przykład zostawić sobie 5 małych do tyłu, 5 dużych do przodu. Także możemy tak to zrobić. I teraz, moi drodzy, bo to jeszcze nam zostanie, musimy sobie obliczyć i zacząć ciąć papier na 13, na 12,5 bym musiała zrobić, na 12,7, 12,5 na 12,7 przy małej. Opa. Mogę sobie naciąć 12,5, a że 2 mm oszukuje, to 12,7 na 12,5. Wiecie co, oszalałam. Nie zapisałam sobie jak nigdy. 12,5 będzie tak. Tak, a tu jest 12,7. 12,7, czyli wychodzi 12,9. O 2 mm oszukuje ta zakciona. I teraz sprawdzimy, czy faktycznie taka oszustka z niej jest bandytka. No, luzy sobie zrobiłam. I sobie to przykleimy od razu. Chyba obkleję, a później sobie będę kolorystycznie układać, bo jak są papiery z kolekcji, to wiecie, one pasują idealnie do siebie. Ciekawe, czy uda mi się skleić, czy będę musiała dwa filmiki wgrywać, bo ja nie umiem. Uczę się tego wszystkiego. Dużo wiedzy, którą mogłabym wam przekazać, ale nie umiem właśnie montować tych filmików tak, żeby ciach, ciach. I musimy sobie teraz zrobić dziurki. Nie tym. Tym musimy zrobić sobie teraz dziurki z jednej strony. Ja wam proponuję te. Muszę wysypać dziurki. Ja wam proponuję faktycznie dużo. Skleić ten dół tutaj. Lekko go klejem przejechać i skleić. Gdybyście chcieli jakieś drobiazgi tam sadzić, to żeby. Och, muszę to otworzyć sobie, drugą ręką pomóc. Opa. Dobra. Sobie sklejcie to tutaj. O, to tutaj dół sobie sklejcie. Opa. Zaraz wam jeszcze pokażę, co resztek nie wyrzucamy. Oczywiście resztki zostają. Tu mi braknie tego, więc. O, tu mam. 12,5. na 12,9.
po 2 mm dodajemy i sobie tu ładnie przykleimy. Ja wam, i to będzie jedna z naszych kieszeni, ale dla ozdoby, to znaczy na tej małej to możecie tego nie robić, ale ja zrobię i tak zaraz wam pokażę. Cyk. Lekko się. Dobra, i teraz robimy jeszcze raz sobie dziurki. No z tym dziurkowaniem to jest takie upierdliwe trochę, ale wszystko wymaga poświęceń. Cyk. Tak, i teraz ja sobie jeszcze dodatkowo jakby zrobię taką dziurkaczem sobie tu, mniej więcej połóweczka. Mogłabym to wymierzyć, ale wiecie, że na oko to jest najlepiej. O, nie chcę mi takiej grubej. Świnka. I wsadzimy sobie kieszeń do środka. I tu sobie, bo ten dziurkacz ma z boków strzałki, gdzie moglibyście zrobić sobie połówkę kółka. To na pewno właściciele wiedzą. Ale ja wam mówię, że to jest możliwe. Raz. W sumie wiecie co? Wystarczy jedna. Wystarczy jedna. Wystarczy taka jedna, żeby wyjąć stąd. Tak, wystarczy jedna. Także mamy sobie tu już pierwszą kieszeń. Poszukamy, żeby wam jeszcze pokazać, to wam zrobię, tu użyję innego papieru i to z firmy Action jest akurat embosowane, więc sobie użyjemy, chyba poleci w jednym. Dwanaście i dziewięć, bo 2 mm trzeba dodać na 12. Aha, znowu robię na małego. I 7 na małą kieszeń. Dobra, to sobie już wytnę. 12 i 9. Tak. Widzicie, jak przerobiony działa, bo to już mamy. O. Jak się go pozna, to on, i nawet powiem wam szczerze, że on naprawdę prosto tnie. Nie mam kłopotów, żeby on krzywo ciął czy coś w tym rodzaju. Nie mam z tym kłopotów. To ja sobie zrobię tymczasem. Może nie. Może nie. Będzie mi lepiej. Cyk. Kleimy sobie od razu małą. Musimy zrobić dużą taką samą kieszeń. To jest papier embosowany i kolorystycznie on mi się akurat tak świątecznie dość wgra. Ja zrobię tylko małą i dużą kieszeń i później. Opa. Oczywiście kieszeń na dole musimy też skleić. Ja wolę skleić, nie wiem, wolę po prostu. Bo i tak wiecie co, ta przestrzeń będzie niewykorzystana, bo dziurki będą ograniczać. A jakbym sobie tam wsadziła jakieś maleństwo, to akurat będę pewna, że mi nie wyleci. Tak, i teraz druga strona. Po ręce sobie klejem przejechałam. Taka szybka chce być, wytarłam. O, tylko jedyna, i teraz wygląda na to, że mam tak strasznie ręce brudne. Proszę, ładnie, cyk.
Cyk. Cyk. Zrobimy sobie dzióreczki. Ja sobie później chyba faktycznie o nity sobie dam ładne jakieś, ozdobne. O. I zrobimy sobie jeszcze dziurkę. Wracam po raz drugi, bo przecież gdzie by komu przyszło do głowy wyłączyć telefon. Chcę spróbować nakręcić aparatem. Nie wiem, jakiej jakości mamy aparat. W ogóle to kiedyś go kupiliśmy i na chrzciny specjalnie kupiliśmy aparat. Musicie wiedzieć, że w życiu Warszawy do żadnych celów wyższych nie był użyty. Zobaczcie, jaka ładna. Do tego albumu możecie też użyć tych kieszeni zrobionych, jeżeli nie chcecie kleić nowych, to możecie użyć kopert. Jeżeli nie kopert, to nawet z tych silików. Proszę, druga kieszeń. Będzie album świąteczny. Później możemy rozbudowywać tę stronę. Jeszcze sobie zrobimy dużą taką samą popielu. Tutaj muszę sobie zmierzyć znowu, żeby była pomiędzy. 12 i 7, 16. Na 16, czyli w wypadku akcjonowej 16 i 2. Jak jeszcze raz telefon zadzwoni, to się załamie. Trzymajcie kciuki, żebym zmontowała, bo jak nie, to będziecie mieli w trzech częściach dziwnych. Dobra, i tu bym miała jedną stronę, sobie muszę zrobić obojętnie, bo to jest obojętnie, która tu troszeczkę przymała, ale to nic, to nie ma znaczenia większego. Obojętnie, bo tamtą małą kieszeń mam dwustronnie klejoną tym samym papierem, więc tu mogę mieć jedną stronę, bo nie wiem, czy mam jeszcze jedną taką stronę z tego papieru. Fajnie, bo sobie możecie później, jak pokleicie, to powyciągacie te wszystkie strony, ozdobicie, nie musicie się szarpać z tym albumem całym, ozdobicie i powsadzacie w kolejności ozdobę i tak dalej, i tak dalej. Cała idea to jest tylko i wyłącznie, chodziło mi o to, żeby pokazać wam, że można sobie kupić jakiś mały segregator za małe pieniądze w sklepie i zrobić sobie album. Nawet wiecie, jak idziecie w gości, to przypuszczam, że samo zaoszczędzenie czasu na zrobienie samej okładki dużo wam da. Zresztą widzicie, ile to trwa w moim przypadku. To nie jest jakieś skomplikowane. Ozdobienie później to sama przyjemność. Myślę sobie. No. Wysypać trzeba. Dobra. Zrobimy. Tu musimy zrobić dziurki już z dwóch stron, bo kieszeń jest długa, więc musimy sobie zrobić tak. Później będę kombinować, jak z tego wybrnąć, żeby zrobić dziurki w papierze, które będę naklejała. Ciekawe, czy mi ten dziurkacz łyknie te trzy warstwy tego papieru. Nie. Nadciął, ale nie wyciął. Więc musimy zrobić tak czy siak. Musimy zrobić pojedynczo. Nadciął, ale nie wyciął. Więc musimy sobie to zrobić jeszcze raz. Tu strzałeczki, cyk, cyk. I to samo musimy zrobić sobie tu z drugiej strony. Tu z drugiej strony. Wiecie co, zrobię sobie to tak. Tak, cyk. Proszę. I wtedy tu, jak włożymy sobie kartę, to będzie nam po prostu łatwiej wyjąć. To wejdzie, nie wejdzie. Będzie nam po prostu łatwiej wyjąć. O. Chwycimy, ładnie możemy ozdobić tego taga i to już jest przyklejone. I teraz musimy sobie wymyślić drugą jedną stronę.
Moja kawka zbożowa z mleczkiem. Smak dzieciństwa, że tak powiem. Widzicie, możecie po prostu, no, nawet jak już zrobicie, to później dokładanie takich stron. O. Ja dałam taką samą stronę na koniec, żeby ona też nie była taka, ale to i tak się zmieni jeszcze, wiecie, to na pewno zmienię. Aha. Także sobie możecie wpinać takie strony i jeżeli chodzi o taką konstrukcję albumu, trzymajcie kciuki, żebym umiała wam to wszystko razem zgrać, bo jestem naprawdę lewa. Następny filmik, jak już okleję wszystkie strony, zaczniemy sobie ozdabiać, to nakręcimy sobie kolejny filmik o ozdabianiu tego albumu i nazywaniu rzeczy po imieniu, czyli że to jest świąteczny album, czyli musimy go ładnie świątecznie ozdobić. Także to jest moja propozycja na album dla tych, którzy się boją segregatora po prostu. I czarny blok techniczny. Papier oczywiście, to jest kwestia tego, że możecie kupić nawet czerwony papier. Nawet czerwony papier w papierniczym i czerwony, zrobić go w czerwonej oprawie jako świąteczny. Nikomu to na pewno nie będzie przeszkadzało. To na razie na tyle. Czekajcie na część dalszą. Będziemy zdobić ten album. Także to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.